czas się zabrać na poważnie za rozwikływanie mętnych i niejasnych meandrów prawa europejskiego. Dla nas będzie to robił profesor Waldemar Gontarski, polski prawnik, adwokat. Dzień dobry, panie profesorze. Halo? Tak, ja pana redaktora słyszę. No, to dzień dobry. To skoro się słyszymy, to może zacznijmy od cytatu. Jacek Sariusz-Wolski, europoseł z Prawa i Sprawiedliwości, powiedział takie oto słowa dzisiaj. Od początku popełniliśmy błąd, ponieważ straciliśmy czas na udowadnianie, że jesteśmy praworządni. Trzeba było od początku udowadniać, że to Unia Europejska w tej materii jest niepraworządna, czyli w materii mówienia, kto ma jaki system prawny. Na ile taka refleksja po czasie jest prawdziwa i na ile taka droga, że teraz Polska będzie udowadniać Komisji Europejskiej, że źle robi, że przekracza traktaty, może być skuteczna w batalii o pieniądze? Na razie, co chodzi o batalię o pieniądze, to Komisja, proponując wspólnie w ramach trilogu, czyli wspólnie z Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej w rozporządzeniu, czyli w akcie prawnym niższym rangą niż traktat, chcą poprawiać traktat, bo traktat mówi, że na państwo można nałożyć sankcje finansowe, jeśli istnieje stwierdzone jednomyślnie naruszenie, poważne i stałe naruszenie praworządności. I musi to orzec Rada Europejska, czyli szczyt złożony z prezydentów i premierów. A w trilogu zaproponowano, że może to zrobić niejednomyślnie, nie szczyt prezydentów i premierów, tylko może to zrobić, mogą to zrobić ministrowie państw członkowskich większością głosów na wniosek komisji. A więc zachowują się tak, jak przysłowiowy strażak, który najpierw podpala, a później gasi. Tak się zachowują instytucje unijne z praworządnością. To one naruszają z całą stanowczością, można powiedzieć, praworządność, proponując takie, a nie inne rozporządzenia. Ale a zobaczmy, to właśnie takie, a nie inne. Panie profesorze, to zanim zobaczymy, to ja chciałbym, żeby wszystko było jasne, bo dużo w polskich mediach mówimy, co tam się dzieje, co jest z czym powiązane, co do czego nie pasuje, a w zasadzie co nam grozi, jeżeli byśmy się na tą niemiecką propozycję zgodzili, na ten zapis, który mówi, że jest powiązane, jest warunkowość funduszy z praworządnością. Jest tam taki przepis, że komisja może wziąć jakąkolwiek sytuację, która może mieć wpływ na, istnieje ryzyko dosłownie, że może mieć wpływ na fundusze unijne. Jaka ta sytuacja? Nic z tego nie wynika. Absolutnie otwarta klauzula generalna, czyli absolutnie niepewność, a na początku tego rozporządzenia piszą, że istotą praworządności jest pewność i niearbitralność. A sami naruszają w sposób kwalifikowany, taki istotny, i zakaz arbitralności i nakaz pewności. Ale co chodzi o nasze media? Weźmy jeden z portali internetowych prowadzonych przez Gazetę Ogólnokrajową. Informacja sprzed chwili, po godzinie 16, w związku z tym, że premier Orban ma dzisiaj przylecieć do Polski. Zobaczmy, dwa zdania, trzy manipulacje. Cytuję, jeśli to wstępne polsko-węgierskie weto nie zostanie uchylone, weto nie może być uchylone nasze. Jeśli zgłosimy, nikt nie może tego uchylić. Dalej, na szczycie rozpoczynającym się 10 grudnia, przecinek, dla Unii rok 2021 zacznie się systemem prowizoriów budżetowych. Rok 2021, proszę państwa, zacznie się systemem prowizoriów budżetowych bez względu na to, czy Polska cokolwiek zawetuje, czy nie. Poprzedni budżet przyjmowano przez rok i 9 miesięcy po dacie i z datą wsteczną obowiązywał. Obecna siedmiolatka zaczęła się 1 stycznia 2014 roku, a decyzja o zasobach własnych dotyczących Unii, która musi być ratyfikowana we wszystkich państwach członkowskich, weszła w życie rok i 9 miesięcy później, czyli weszła 1 października 2016 roku. W przyszłym roku żaden Włoch, żaden Hiszpan z instrumentu odbudowy nie dostanie eurocenta bez względu na to, czy Polska cokolwiek zawetuje z Węgrami. Dalej czytamy w tej depeszy, że my możemy stracić instrument odbudowy. Chodzi o to, że instrument odbudowy to jest fundusz ten koronawirusowy dla gospodarek.
To jest kolejna z punktu widzenia prawa traktatowego. Bujda na resorach, ponieważ wzmocniona współpraca nie może deregulować rynku wewnętrznego. Wyobraźmy sobie, że wtedy niemiecki czy włoski przedsiębiorca mający dostęp do funduszu odbudowy, do tanich bezwrotnych albo tanich pożyczek albo bezwrotnych, miałby konkurować na tym samym rynku unijnym z polskim czy węgierskim, który nie miałby do tego dostąp. Przecież to ręce i nogi opadają, a przede wszystkim głowy, ale panie profesorze, można coś takiego wymyśleć. To nawet nie mówią polscy politycy, na to nawet nie wpadł Radosław Sikorski, bo po takim europarlamentarzyście można by się tego typu konstrukcji prawnologicznych spodziewać, ale to puszczają do polskich dziennikarzy wysokiej rangi urzędnicy unijni i to, jak rozumiem, ma być forma nacisku na rząd w Warszawie i w Budapeszcie. To jest w takim wypadku efekt, element rozpaczy, czy już takiego rzeczywiście grania takich gierek negocjacyjnych już całkowicie oderwanych od zasad prawnych w Unii Europejskiej? Panie redaktorze, ja powiem taki przykład. Prowadzę jako adwokat sprawę oszustwa. Jeden obywatel drugiego obywatela oszukał w ten sposób, że w negocjacjach wprowadzał go w błąd i ten się rozporządził niekorzystnie finansowo. Instytucje unijne zachowują się tak jak oszust. Chcą koniecznie w polski rząd wprowadzić w czymś w błąd co do interpretacji prawa unijnego, żebyśmy się na niekorzyść rozporządzili naszymi przyszłymi finansami. To nie ma nic do czynienia. Praworządność, o której my rzeczywiście mówimy, to chodzi o zasadę rządów prawa, czyli o zasadę państwa prawnego. Przy czym państwa u nas w Polsce ostatnio zmienił się ustrój państwowy ostatniego dnia 89 roku, bo do konstytucji PRL-owskiej zmieniono nazwę państwa i w artykule pierwszym wprowadzono zasadę państwa prawnego. To jest ta praworządność, która też jest w artykule drugim konstytucji. Arystoteles o tej praworządności tłumaczyłem, tak się składa ze Starogryki Arystotelesa w traktacie Polityka w IV wieku przed naszą erą, mówił, że praworządność to jest rządy prawa. Rządy prawa to jest to, żeby ludzi powstrzymywały obowiązujące reguły prawne, a jak zmieniają te reguły prawne, to mają być zgodne z ważniejszymi od nich regułami prawnymi. To, co robi instytucja Unii Europejskiej, to Arystoteles się w grobie przewraca. IV wiek przed naszą erą. Mówimy o tym Arystotelesie, tym filozofie greckim. Panie profesorze, to jeszcze dopytam o tą możliwość obejścia, no bo o tym mówią urzędnicy, nie ma takiej możliwości, nie ma tak, że nagle bez Węgier, bez Polski, może i bez Słowenii, reszta Unii się skrzyknie i się tymi pieniędzmi w ramach umowy międzyrządowej podzieli. Nie ma takiej opcji, chyba że naruszą prawo, rozwiążą prawo traktatowe, rozwiążą Unię. W każdym bądź razie to, co Komisja w tym rozporządzeniu proponuje, co zaakceptował wstępnie Parlament Europejski, Rada Ministrów kwalifikowaną większością, gdzie nas przegłosowali wstępnie, to chcę powiedzieć tak, że do tej pory było wiadomo, że panami traktatów są państwa członkowskie. Każda zmiana w traktacie musi być ratyfikowana w państwie członkowskim. Komisja jest strażnikiem traktatów. Teraz Komisja już nie chce być, nie potrzebuje traktatów, chce być panem sytuacji i w zależności od sytuacji, którą uzna za stosowne, tak mówi to słynne listopadowe rozporządzenie, projekt, który ma wejść w życie od 1 stycznia, fundusze za praworządność, że w zależności od sytuacji, która się nie spodoba Komisji Europejskiej, Komisja będzie inicjowała, żeby Rada złożona z ministrów większością kwalifikowaną, czyli nawet gdyby nas poparł cały Wyszehrad, to i tak nie wystarczy, to nam zabiorą fundusze. Także po co nam taki instrument odbudowy, po co nam takie wieloletnie ramy finansowe, jak i tak nam za chwilę będą chcieli to zabierać, to ja jeśli to miało być prawem. Dopytam, bo to też się pojawia w debacie publicznej, że nasze weto jest już mocno spóźnione, bo i tak Rada Europejska, a potem Parlament odpowiednią większością głosów, większością kwalifikowaną przyjęła to powiązanie i teraz weto jest mocno spóźnione, decyzja zapadła. To prawda, nieprawda? Panie profesorze, jak to wygląda? To jest tak, prawda nie do końca. Rzeczywiście, to rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, fundusze za praworządność. Ale ono ma wadliwą podstawę prawną. Ono powinno jednomyślnie być przyjęte. Ja już piszę skargę do Trybunału w Luksemburgu na to rozporządzenie i w prosty sposób można wykazać, że Trybunał, po pierwsze, środek zabezpieczający, żeby przepisy nie weszły
w życie tego rozporządzenia, a drugie, będziemy wierzyć na, wtedy będę zakładał, że będzie sprawiedliwość w Trybunale. Ale my sprawiedliwości w Luksemburgu mielą powoli, będąc pełnomocnikiem, bo teraz nie jestem, będąc pełnomocnikiem polskiego rządu w zeszłym roku, w czerwcu zaskarżyłem do Trybunału w Luksemburgu Akta 2, słynną dyrektywę. No i co? No i nic się nie dzieje. Tylko tu nam przysługuje, po stronie polskiej przysługiwał wniosek o zabezpieczenie, o wstrzymanie stosowania tych przepisów do czasu wydania wyroku przez Trybunał w Luksemburgu. No ale to już jest jakaś ostateczność. Ale to, że my będziemy wetować budżet, to ma otrzeźwić te głowy gorące unijne, które chcą naruszać traktat, które pod płaszczykiem ochrony praworządności chcą praworządność po prostu gwałcić. Gościem Popołudnia Wnet profesor Waldemar Gontarski, adwokat, prawnik. Panie profesorze, kwestia jakiegoś kompromisu, o którym głośno od wczoraj o tym mówił zresztą wicepremier Jarosław Gowin. Dzisiaj dziennik Rzeczpospolita publikuje takie informacje, że być może pojawi się jakiś artykuł 2a, jakieś takie doprecyzowanie, czym miałaby być ta praworządność i jak miałoby się ją interpretować, czy tak. Jakie zapisy są dla Polski do przyjęcia? Czy one jakkolwiek zmieniają sytuację? Artykuł 2 to akurat już jest w tym rozporządzeniu, ale powiedzmy 2b, gdyby był, to pan redaktor się trafił tam już przećwiczoną, panie redaktorze. Nasza wyobraźnia jest za skromna na to, jak instytucje unijne chcą naruszać praworządność. Jeśli pojawiłby się przepis w rozporządzeniu, tak. Jeśli miałaby być to deklaracja szczytu unijnego, to szczyt unijny, czyli Rada Europejska, nie ma żadnej mocy prawnej. Taką deklarację można by sobie było na suficie powiesić i to by nic nie znaczyło. Deklaracja jednostronna wiązałaby tylko Radę Europejską i to politycznie, prawnie, w ogóle w Trybunale nie moglibyśmy się, Trybunał by nas tym przepędził, gdybyśmy się poskarżyli, że coś było sprzecznego z deklaracją Rady Europejskiej. Rada Europejska zgodnie z traktatem nie jest prawodawcą unijnym, nadaje tylko impulsy polityczne, a właściwy prawodawca, dwóch mamy współprawodawców, Parlament Europejski, Rada złożona z ministrów państw członkowskich, w żaden sposób prawnie nie jest związana. Ale Polska poskarżyła. Zdefiniujmy, jeżeli premier wróci po tym szczycie 12-11 w nocy albo 12 do Polski i powie, mamy sukces, bo Rada przyjęła takie, a nie inne stanowisko, napisała taką, a nie inną rezolucję, czy jakkolwiek inaczej ten akt prawny nazwać, to ten sukces będzie wątpliwy. Polityczny sukces będzie, ale nieprawny, nie będzie miał żadnego znaczenia prawnego, będzie miał znaczenie jakieś polityczne, ideologiczne, moralne, Ale tu chodzi o twarde pieniądze, chodzi o... Nie ma, to się nie przekłada na twardy pieniądz, to się przekłada tylko na grę, by się przekładało na grę polityczną, gdyby nam zabrali pieniądze i powołalibyśmy się na ustalenia szczytu europejskiego, to już Polska się poskarżyła niedawno, że poprzedni szczyt ustalający obecne ramy finansowe przyjął w swoich konkluzjach coś, co później zostało o 180 stopni inaczej przerobione na prawo. Chodziło o emisję gazów cieplarnianych. Polska poskarżyła się w Luksemburgu i przegrała, bo Luksemburg powiedział, że Rada Europejska nie ma znaczenia prawodawczego, ma tylko znaczenie polityczne. Koniec, kropka, przećwiczyliśmy to już, proszę państwa, nie dajmy się nabrać na plecy. To panie profesorze, jeszcze jeden temat. Na stronie dziennika Rzeczpospolita cały czas można odnaleźć pana artykuł Tajemnica Lipcowej Nocy, który opisuje szczegóły, i to nie do końca oficjalne szczegóły szczytu Rady Europejskiej z lipca właśnie, kiedy ukuto ten mechanizm, z którym obecnie się Unia Europejska biedzi, to wtedy popełniono błąd, to wtedy Polska niepotrzebnie się zgodziła na te ustalenia, wtedy trzeba było wetować albo mówić non possumus? Panie redaktorze, skąd u pana taka dobra pamięć? To przecież był lipiec, co prawda tego roku, ale to już inna epoka. Rzeczywiście. Wyszukiwarka Google'a potrafi odświeżyć pamięć bardzo szybko, panie profesorze. W internecie jest wszystko. Proszę państwa, zgodziliśmy się wtedy zdecydowanie za dużo, bo zgodziliśmy się, żeby pieniądze nasze były uzależnione nie tylko od praworządności, ale jak od jakichkolwiek ogólnych zasad prawa. I to otworzyło furtkę, ale instytucje unijne teraz poszły dalej
jeszcze bardziej to wszystko zrelatywizowały, to znaczy, że już nie nawet ogólne zasady prawa, tylko kryterium ma być sytuacja, którą uzna komisja za skuteczną. To był jeden z etapów, który pozwalał karmić instytucje unijne, daj kurze grzędę, to wejdzie wyżej i te instytucje unijne przećwiczyły sobie, że skoro ustąpiliśmy tak na szczycie unijnym w konkluzjach 21 lipca, konkluzje z 20 lipca były super dla nas, w nocy coś się stało, nie wiadomo co. Ja tylko porównywałem te dwa dokumenty, projekt 20 lipca i oficjalny dokument z 21 lipca. Ten z 21 lipca już dawał większe możliwości niż wszelkie dotychczasowe wcześniejsze projekty rozporządzeń unijnych w tym zakresie, ale im i tak nie tego nie starczyło, nie wystarczą już im traktaty. Teraz komisja postanowiła opuścić traktaty, zająć się tylko ogólną sytuacją i to nie jest polexit, to jest, proszę państwa, UE. Exit. To instytucje unijne opuszczają traktaty unijne, a nie Polska. To jeszcze, panie profesorze, ocenimy tą nadzieję, którą zdaje się realnie mają politycy Prawa i Sprawiedliwości, że przejdzie z końcem grudnia prezydencja niemiecka, nastanie prezydencja półroczna, tym razem portugalska, potem słoweńska i że w tym roku uda się lepszy kompromis wypracować, bo tym państwom bardziej na tych pieniądzach zależy. Prawda czy nieprawda? To jest możliwe. Oczywiście to jest tylko przypuszczenie, bo tu trudno tego rozpatrywać, bo prawda to jest jak veritas est adequatio rei et intellectus, jak mówił Tomasz Zakwinu za Arystotelesem, czyli zgodność opisu z rzeczywistością. A rzeczywistość to jest coś, co dzisiaj istnieje, a to jest tylko prognoza, bo mówimy o rzeczywistości, która będzie. Tu byłyby większe szanse, proszę państwa. Ale to prezydencje mają takie możliwości, że przyjdzie Portugalia i wyrzuci do kosza to, co wypracowały Niemcy i postawi nowy kompromis i od początku się to wszystko rozpocznie? Tak, prezydencja ma ciągle dużą, taką może niepisaną bezpośrednio pozycję, bo nie jest współprawodawcą, ale ma większy wpływ niż szczyt Rady Europejskiej. Taka jest praktyka legislacyjna zdaniem w Unii Europejskiej. Pana profesora ze szczytu Rady Europejskiej, który się zakończy 11 grudnia, premier powinien wrócić z podtrzymanym wetem, czy na jakiś kompromis pójść w tych warunkach? Jeśli miałaby nastąpić zmiana treści rozporządzenia, jeśli miałoby to być nie tylko deklaracja Rady Europejskiej, to oczywiście jest to w interesie Polski i całej Unii do wzięcia i w interesie z punktu widzenia obowiązującego traktatu, bo to jest dla mnie punkt odniesienia. Ale zmiana rozporządzenia, a nie dołączanie do niego jakichś paragrafów albo jakichś opinii obok. Znaczy paragraf będących. Może być dołączony, bo byłby treścią rozporządzenia, ale jakby to miała być deklaracja Rady Europejskiej, czyli szczytu, to nie ma to żadnego znaczenia prawnego. Zapewniam państwa na swoją wiedzę prawniczą z całą stanowczością. Powiedział profesor Waldemar Gontarski, adwokat, prawnik, pełnomocnik, były pełnomocnik polskiego rządu, chociażby przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. I do usłyszenia.